Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Od razu powiem, że to nie jest test. Jestem aktualnie na premierze BYD Seal U DMI, to się chyba tak wszystko nazywa, jeśli nic nie pomyliłem. I podzielę się z Wami pierwszymi wrażeniami zza kierownicy, bo na szczęście mogliśmy tymi samochodami pojeździć. Próg zwalniający. I to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą od razu tutaj poczułem. Zawieszenie. Albo może inaczej. To jest zawieszenie mega, mega, mega komfortowe, więc jeśli to lubicie, to być może to będzie samochód dla Was. No ale jest tutaj jeszcze parę zmiennych. Po pierwsze zobaczcie, jakie napędy mogą znaleźć się w tym modelu. A zależą one od wersji wyposażenia, którą sobie wybierzemy. Mamy tutaj Boost i Design, które oprócz listy opcji różnią się także napędem. I tak, pierwsza wersja Boost łączona jest z czterocylindrowym, wolno ssącym silnikiem o pojemności 1.5 o mocy 98 koni mechanicznych. Silnik ten współpracuje z jednostką elektryczną o mocy 197 koni mechanicznych. Łączna moc takiego systemu to 217 koni, 300 Nm i pierwsza setka osiągana w 8,9 sekundy. Drugi wariant Design łączony jest z czterocylindrowym, turbo doładowanym silnikiem również o pojemności 1.5, tutaj moc 130 koni mechanicznych. Natomiast ta jednostka spalinowa współpracuje z dwoma motorami elektrycznymi, ten na przedniej osi to 204 konie mechaniczne, a ten na tylnej to 163 konie. Łączna moc takiego zestawu to 323 konie mechaniczne i 550 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dodam, że samochód w tej specyfikacji do 100 km rozpędzi się w 5,9 sekundy. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ oba warianty to hybrydy typu plug-in, i tak w obu znalazła się bateria o pojemności 18,3 kWh i w zależności od wersji pozwolić ona ma na przejechanie w trybie w pełni elektrycznym od 70 do 80 km, a maksymalny zasięg odmiany Boost sięgnąć ma nawet 1080 km. Trzeba też dodać, że wersja Boost posiada napęd na przód, a wersja Design napęd na 4 koła. To jest pierwsza rzecz, a druga to jego rozmiar. To jest model BYD Seal U, czyli SUV. I zobaczcie taką pierwszą moją przymiarkę do tego samochodu. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu. Siadam na kanapie i zobaczcie, ile ja mam tutaj miejsca. To jest naprawdę coś, co może zrobić różnicę. Nie dotykam kolanami do fotela kierowcy, a w zasadzie jest do niego bardzo daleko. Także pod tym kątem to będzie mógł być rodzinny samochód. A jak jest z bagażnikiem? No tutaj jest trochę gorzej. Zaglądamy. I znajdujemy tu 425 litrów pojemności, do tego kilka schowków pod podłogą z możliwością powiększenia tego bagażnika do pojemności 1440 litrów. I teraz tak, znamy napędy, znamy mniej więcej rozmiar tego auta. Ja oczywiście to wszystko sprawdzę dokładnie, jak dostanę ten samochód na testy. Ale patrzcie na to. Nie lubicie poziomych, ogromnych tabletów? To może lubicie ogromne pionowe tablety, bo można tu zrobić coś takiego. Czy to jest fajne, jeszcze nie wiem. Pierwsze wrażenie jest dziwne, ale na pewno trzeba z czymś takim pojeździć. To, co wyczułem od razu, to tak jak powiedziałem, bardzo miękkie, bardzo komfortowe zawieszenie na progi, na dziury, super. Ale pierwsze zakręty, to nie jest czas na wypowiadanie się na temat jazdy, bo przejechałem tym samochodem bardzo mało. I też jak widzicie, jeżdżę tutaj pod stadionem w kółko i powoli. Natomiast pierwsze takie odczucia z prowadzenia, no albo jeszcze się wstrzymam. Tylko pamiętajcie, mówię to z pozycji osoby, która uwielbia prowadzić samochód. Jeśli szukacie komfortu, a nieważne jest dla Was, jak precyzyjnie ten samochód będzie wjeżdżał w zakręty, no to znowu to może być coś dla Was. Zobaczymy przy pełnym teście. Kolejna rzecz ze środka, która mi się tutaj rzuciła w oczy. Jestem tutaj, nie wiem, 20 parę minut, ale to pierwsze wrażenie, te materiały, wow. Wstrzymam się też jeszcze, zobaczę jak to będzie na autostradzie i tak dalej, ale właśnie autostrada. Jechaliśmy tutaj chwilę szybciej, 90-100 na godzinę. Poziom wyciszenia, podkreślam, pierwszy kontakt, ale to jest poziom premium. Chińskie samochody, no bywa z tym różnie. Nie wiem jak będzie z tym, nie chcę się jeszcze wypowiadać. Na razie zauważyłem, że na przykład jest polski język i angielski język. Ale wyciszenie, kosmos. Pierwsze wrażenie jest przefantastyczne. Generalnie jak wsiadłem do tego samochodu i zaczęliśmy nim jechać, wsiadłem za kierownicę, to ja naprawdę mam wrażenie, nie to, że jadę jakimś tanim chińskim samochodem, to nie jest tani chiński samochód, ale nie ma tu czegoś takiego. Dużo bliżej naprawdę do segmentu premium, tylko pamiętajcie, to jest moje pierwsze wrażenie, pierwszy kontakt. Muszę tym samochodem oczywiście pojeździć dłużej, ale czy fotele, czy dotykanie, taki feeling kierownicy, czy też ta część.
Jest tutaj sporo piano black w tym miejscu i na drzwiach, na szczęście nie ma tutaj, ale pierwsze wrażenia są naprawdę kapitalne. Dobra, nie ma co przedłużać, tak jak powiedziałem, to są tylko pierwsze wrażenia, nie będę wypowiadał się szerzej o jeździe i tak dalej. Muszę dostać samochód na ten tydzień, sprawdzić wszystko po swojemu, wtedy taki film nagram. Natomiast chciałem Wam pokazać tak wstępnie ten samochód już teraz, bo to będzie bardzo ciekawy model. Tylko pytanie, jak będzie tutaj z cenami? Zobaczcie. Cennik BYD Seal-U DMI startuje od kwoty 169 900 zł za wersję Boost, a mocniejsza Design to 209 900 zł. Skromnie to wygląda, co? Jak sobie cofamy? Kosmos. Wow. Fajnie zrobione. Dobra, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wasze pierwsze wrażenia. Jak patrzycie na ten samochód, czy on się Wam w ogóle podoba? Czekam jak zawsze w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.